Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 30 Giga. Słuchajcie, możecie zostawić lajka na dobry początek odcinka, a ja witam was z tym absolutnie przepięknym widokiem. No, czy Wiedźmin 3 nie jest najpiękniejszą grą, widzowie? I oczy kręca, no absolutnie przepiękna jest ta góra i ten śnieg i no nadaje to niesamowitego klimatu. Uwielbiam Wiedźmina 3, uważam, że to jest najlepsza gra na świecie. I tyle mam do powiedzenia na samym początku. Słuchajcie, kontynuujemy sobie nasze misje z ratowaniem dzieci Ancrate. Tym razem dzisiaj bierzemy za na celownik Cerys, bo jeden z synów już został uratowany. Teraz czas na córkę, która też postanowiła wybrać się gdzieś sama, prawdopodobnie tutaj. Ale czy tutaj, zaraz się przekonamy. Na samym początku chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest trzeci raz, kiedy nagrywam ten początek. Znam ten dialog już chyba na pamięć, bo tam z 4 razy byłem, nie? No, pierwszy raz zapomniałem odciszyć mikro, drugi raz odciszyć dźwięku, trzeci raz zmienić profilu. Tragedia, widzowie, dobra. Pakujemy się do środka i w końcu może uda nam się wykonać tą Witaj misję. do Mi się Ujarla uda. Udalryka W z końcu możemy czcigodnego wykonać tą klanu misję. Dogfar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Wejdź. Jarl rozmawia jeszcze z wróżem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj, patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć. Luz, luz, gamer. Pewnie Jarl znowu miał proroczy Szacunek. sen. Szacuneczek, a nie kurwa, wiadomo, dobra. Idziemy, że wszystko sucałem na Mogę, pamięć. zaraz kończymy. Szacuneczek, a nie. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie, jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Szukam Cerys. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ancrate. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Klasyczny gracz Ligi Legend po 12-godzinnej sesji i 11 godzinach przegrywania. Powiedziałem coś nie tak? Musiałem Musisz rzucić ten wybaczyć żart. mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Ale żeby to był Jest żart. na coś chory? Na uczcie u kracha wydawało mi się, że coś mu jest Gram tak. od trzeciego sezonu, 1 do 1. 1 do 1. Wybacz, Mówię wam. muszę do niego iść. Pamiętajcie, A widzowie, Cerys? nigdy nie bierzcie Szukam narkotyków, Cerys. nigdy nie grajcie w Ligę Nie Legend. wiem, popytaj ludzi. Świetnie. Albo nawet po prostu nigdy nie grajcie w Ligę Legend, a tam resztę to można. Naprawdę, Liga Legend najgorszy syf, naprawdę. Najgorszy. A tutaj jest jakieś jeszcze pomieszczenie, możemy tu wejść? A możemy tą skrzynkę okraść? Nie możemy, kurde. Nie wiem, co ja mam z tym kradnięciem skrzynek, ale co w Gotiku, czy co w Wiedźminie jest tylko skrzynka, to mam ochotę to okraść. Nie wiem dlaczego tak mam, ale. Jakiś kurwa jakiś tego złodziejaszkowy tutaj instynkt mi się odpala. To jest jakaś karczma. Całkiem możliwe, że ja w tej karczmie nie byłem, dlatego ja bym tu zajrzał chętnie. Cześć. Witaj nieznajomy. Szukasz rozrywki czy Tak. chcesz się napić? We wszystkiego, a karty może? A jakie tu macie O. rozrywki? No, piwo, miód, gorzałkę. A co ty byś chciał w karczmie robić? Łapki grać? Nie wiem skąd przybywasz, ale musisz z daleka. O. Pokaż mi swoje No towary. tak, już jesteśmy, to na sam dobry początek. Ło kurwa, oczywiście, że kupuję wszystkie karty. Dobrze, że mnie stać, mam giga dużo siana w sumie. Możesz mi opowiedzieć o Jeszcze jedną naszym możemy planie? wygrać kartę, więc pochczmamy. My z klanu Brockfar znani jesteśmy jako najlepsi pływacy. Zdawało mi się, że na Skellige wszyscy świetnie pływają. No to ci się tylko zdawało. Wszyscy pływają, pewnie, ale na drakarach, poubierani w ciężkie skóry i futra. Tyle mają z wodą wspólnego, że ją piją, jak się piwo skończy. A nasi chłopcy od maleńkości skaczą ze skał i nurkują jak foki. A w karty? Partyjka Gwinta? Zadyszkę? Co powiesz na małą partyjkę Gwinta? No i pięknie, dobra, to możemy zaczynać. Dawaj mi tu muzyczkę z Gwinta.
Tak jest! Lecimy! Królestwa Północy? Pewnie, że tak. To jest chyba najlepsza talia, jaką mamy. A pokaż te potwory, co ja tu dostałem ciekawego. Kurde, no. Potwory też mogą być całkiem ciekawe, aczkolwiek nie wiem, czemu ich nie gram. Czemu ich nie gram, potworów? No, bo tak od początku nie grałem i mi się nie chce chyba ustawiać tej talii. Czemu to jest Zoltan? Potwora. Nie wiem. Dobra, Królestwa Północy, czy mamy tu jakąś ciekawą tę kartę? Nie za bardzo, jest ten ziomuś, transformuje się, gdy w rzędzie jest karta pobudzenia, ale to jest na pierwszą linię, to raczej byśmy go odpuścili i nie dodawali, szczególnie, że to jest jeden chłop. Wiverna raczej też nie. No, po prostu lecimy. Wydaje mi się, że Królestwo Północy to jest talia, którą będziemy ostatecznie grali, więc trzeba się nauczyć nim grać, chociaż nie wiem, no turniej Gwinta zbliża się nieubłaganie, nie wiem, co ja mam robić tak naprawdę. Kurde, ciężko, strasznie. Strasznie ciężko wybrać, którą talią my ostatecznie chcemy grać, ale wydaje mi się, że Królestwo Północy mają taką najłatwiejszą talię do grania? Chyba tak, że rzuca mi po prostu... No i tyle, i po prostu dzieje się wola nieba, nie? Daje się całkiem spoko te Królestwa Północy. On jaką ma tam kartę? Talię? Nie, w sensie umiejętność dowódcy? Jaką ma? Że Gęsta mgła, dobra. Gęsta mgła to jest chyba na tą środkową linię, więc... Więc i tak w sumie nie ma znaczenia, bo przecież mój ziomo, mój dowódca potrafi w każdej chwili czyścić niebo. Łowca czarownic. Dobra, raczej to wygramy. Tak mi się wydaje. A ten ziomuś co robi? A, ten ziomuś się przemienia później. Pamiętam, tylko on się przemienia na jakąś tragiczną kartę za zero. Nie wiem, na jaki kij ta przemiana w sumie. O, tragicznie on gra. Łe, gościu. Nie no, ty. Wariacie. Nie jest dobrze, widzę. Jeżeli chodzi o twoją talię, nie? Okej, to jest solidniejsze zagranie. Aczkolwiek no... Nijak solidne do tego, co ja mam jeszcze teraz w ręce. No on to chyba zagra do końca, ale chyba przegrał. Dobra, już się poddaję, bo nie ma co. W sumie. Siema, wygrałem? Łeee! Dobra. Nieźle. Mój ruch, no to Wesemirek. Witam serdecznie. I mogę pasować już. Gęsta mgła, o nie. Dobra, pasujemy. Wygraliśmy to? Mając... O kurde, wygraliśmy to, a mieliśmy jeszcze nie wiem ile punktów, ale sporo, bo to jest 18. 8, dużo. Dużo, bardzo dużo punktów mieliśmy, bo jeszcze był jaskier. Dobra, dzięki wielkie. Szybciutko tutaj giereczka została wygrana i mogę spierdalać. Możemy pytać tutaj wioskowych o to, czy widzieli może Cerys. Najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Cerys, córki Jarla Ancreid. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl. Pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Brektory i Eirika. Czemu akurat do nich? Rozkakała, kurwa. Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Brektory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Gorzka kawa jest okej, jeżeli to jest taka sypana, parzona kawa, nie? Spoko temperaturze, taki nie w rządku i tak dalej, to jakby da się pić jeszcze, ale jeżeli walisz taką jak ja, czyli trzy łyżki takiej sypanej, rozpuszczalnej, to przecież to się kurczę nie da pić, to jest obrzydliwe, nie? Trzeba ci czegoś? Chodź, pogadamy. Ale trzeba się otrząsnąć, więc dziękuję, ale tylko taką mam aktualnie na stanie. Cerys? Córki Graham Grace? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Nie pamiętam co... A, pamiętam co się z nią stało. Pamiętam, no ale oczywiście no nie będę spoilerował. Pamiętam. W ogóle całą tą misję pamiętam, no to jest jedna z lepszych misji, jaką w
całej giereczce. Przynajmniej mi się osobiście tak podobało. Pełno pięknych dziewcząt. A cicho coś mówisz. To gdzie te piękności? To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie? No, jest na przykład piękna Veja, córka bednarza. Chociaż nie, ona ma krzywe zęby. No, ale Debora to co innego. Też ma krzywe zęby. Ma proste jak od linijki. Ale za to, no, brodawkę pod prawym okiem. Ale taka ma. Ja mam nad okiem, ale bliznę. Tylko na prawą nogę lekko utyka. A cholera, jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie, nie za bardzo. Przypomina mi o momencie, kiedy prawie zginąłem. Szukam Cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec... Tam niech stary krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. No i wszystko. Na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki, bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach. Ja jestem, nie bywam. Kurde, mam wrażenie, że ja mam lagi w tej gierce. Znowu, po raz kolejny, poczekajcie sekundę. Tak, ja tak mam czasem w gierce, że z jakiegoś powodu mi laguje po prostu giera. W sensie... No, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ty, znowu mi laguje. Ale wszystko jest okej, okay. To jest 60 FPS-ów, bo jakby mam odpalone FPS-ki na tym i zużycie procesora graficznego to jest 30%, tylko jakoś mi ekran, nie wiem, laguje czy coś. Nie wiem, jak to wytłumaczyć w sumie. Przez to, że może mam w oknie? Poczekajcie jeszcze. Może teraz. No i teraz to chodzi płynnie, no. Nie, tak, no, chodzi kit, wszystko jest teraz. Nie wiem, czasem po prostu jakby wyłącza się chyba z pełnego ekranu i wtedy mam jakby 30 klatek, przynajmniej ja widzę 30 klatek, ale potem tam patrzę na nagraniach, to jest chyba w porządku. O kurde! Utopcy! No już pomagam, jestem kurwa wiedźminem, ty. Jakiś pito, szykuj już nagrodę i nie chcesz. Wyciągaj mieszka, to masz. Mam nadzieję, że to będzie mieszek, ale pierwszy. Nie, czy tam mieszko drugi? Jakiego mamy na banknocie? Nie wiem, w każdym razie mieszko z banknota. Wszystko, złaś. Cholerne, mój re diable. Rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. No. Ty? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. A gdybym ja nie pomógł tobie? A gdybym ja nie walka na ego. Siedziałbyś na tej skale do usranej śmierci. Na Freje, niech ci będzie. Uratowałeś mnie i co teraz? Mam chodzić po wsiach i odtrąbić twój triumf? Nie. Wystarczy, że powiesz mi, gdzie jest Cerys. No chyba coś ci się pomyliło. Pomogłeś mi z morskimi diabłami, ale to nie znaczy, że będę plotkował o córce Ancreid. Mam błogosławieństwo Jarla. Mów, bo rozpowiem, że jesteś tkuzem. Szantos. Masz wybór. Gadasz, gdzie jest Cerys, albo ja rozpowiadam, że siedziałeś na skale i jęczałeś ze strachu jak baba. A mów sobie, i tak nikt nie da wiary słowom obcego, który świadczy przeciw wyspiarzowi. To prawda. Ale warto było spróbować. Mam błogosławieństwo Jarla. Jak myślisz, czy gdyby nie Jarl, wiedziałbym, gdzie jej szukać? A, że niby Jarl cię przysyła. No to trzeba było tak od razu. Pytała o naszego Jarla i jego rodzinę. Poszła do starego domu u Dalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. A z starego domu. No i tutaj zacznie się faktycznie ta misja. I to będzie fajna przygoda. Kurde, szkoda. To jest dziwne uczucie, kiedy tak dużo wiesz i musisz to wszystko ukrywać przed światem. Nie wiem, mega to jest denerwujące, szczególnie jak jesteś taką paplą jak ja na Usykodę jestem. Nienawidzę ukrywać rzeczy, a niestety muszę robić je dość często, takie rzeczy, no bo wiadomo, no w życiu nie zawsze trzeba, nie zawsze wyciągasz wszystkie karty jakie masz, nie, i zagrywasz je od razu. Nie na tym polega życie. Trzeba, wiesz, umiejętnie rozgrywać tą partyjkę, nie, jak w Gwicie. Nie rzucasz wszystkiego naraz, tylko umiejętnie, po trochu. No i kurde, zaraz mnie rozsadzi, nie? Zaraz mnie rozsadzi. I jak ja się tam w ogóle dostanę do tego domu? To chyba nie jest odpowiednia droga, nie? Jesteśmy gdzieś na...
Jakiś, nie wiem nawet jak to nazwać. Żeby nie powiedzieć brzydko. Piąta esencja, to chyba drogie jest. No jesteśmy... A, to jest dom. A, no to nieważne, dobra, to jednak ten... Co ja gadam w ogóle? Siema, Cerys. Cholera, coś tu jest mocno nie tak. Co to w ogóle jest? Ty, co to w ogóle jest? Przecież nie pada deszcz? To czemu tu pada deszcz? Jo, cię kryńca, to jest jakiś tego! To jest jakiś smoła, chłopie. Co jest grane, nie? Świeże ślady, może to Cerys. Ale aktorstwo. Postman dla mnie za aktorstwo. Ślady może Cerys, hmm? Znak zapytania. Czy to są ślady Cerys? Przekonajmy się. Tutaj może wyjdziemy na chwilę na zewnątrz, bo trochę sram w majty. Nienawidziłem tej misji, w sensie ona była mega straszna. To tak wam powiem od razu. Ale nie na tyle straszna, żeby wiesz, żeby zawał dostał, nie? Po prostu jest w miarę taka o, nie? W miarę klimatyczna. Klucz do piwnicy, no to schodzimy do piwnicy, elegancko, nie? To mi się podoba. Cerys. O ty, Cerys. Straciła przytomność, muszę ją stąd zabrać. O kurde. No to tego aż tak nie pamiętam. Co się stało? Gdzie jest? Dobra, uratowana, Pochman. Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalerykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię pół żywy. Tylko te samnice, bo o mieczach myślałem. Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Poza tym weszłem. Suche co? Suche, straszne. Chciałam pomóc Udalerykowi. Chujowy za. Dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja... Jak zwykle musi być w jednym temacie. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Ty, czemu mi pro... Halo? Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany. Że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego.
I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl, gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił, tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Nie podoba mi się to, kurwa, jednak. Widziałem z chwilą, jak się zmieniła tekstura z takiej białej na czarną. Już mi się odechciało w to grać. Oddala monitor, to zasyt, klasyczna taktyka. Wszystko fajnie, ale nie wiem, nagle mnie taki strach obleciał. Ciekawe czemu w sumie. Chociaż wiem, że... A zresztą nie będę nic spoilerował. Czyli musimy znaleźć jakiś miecz, a miecz znajduje się podobno w piwnicy, tak? Chyba. No tutaj już wszystko jakby przeszliśmy, więc wątpię, że tu coś jest ciekawego. Czyli piwnica. Gdzie będzie piwnica? No tutaj. No to zajebiście. Wchodzimy. Użyj drabiny? Pewnie, że tak. O! Monkawu? Siema, panie duchu. Łe! To jest? Kim? On. Co tu jest grane? Witam. Kim to po angielsku dosłownie znaczy on w sumie. Czyli to duch, znaczy to nie duch. To him, kimkolwiek him jest. Nie mamy jakiegoś wpisu w bestiariuszu, więc na razie wam nie powiem, kim jest him. Ale może będziemy mieli jakiś tutaj. Jak, znalazłeś miecz? Tak. Znalazłem. No to prowadź. A czyli my... Okej, czyli my o nie, wracamy? Mam nadzieję, że dalej się przyjedzie. Zbuta? Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. A, z Yen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. A może to, że jesteśmy związani przez pierdolonego Jina razem z Yennefer? Nie wiem, czy to już po Jinie, czy przed Jinem. Wiem, że Gerward został w pewnym momencie połączony razem z Yennefer. Klątwą po prostu i zawsze do siebie ciągną. Ale nie wiem, czy to już po tych wydarzeniach, czy jeszcze przed. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. Team Tris Marigold. O, zobacz, tam są. Rozumiesz? Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Nie będą, nie. Bogowie ligi legend. To nasi goście, pamiętasz? Jeden z nosyk. Normalnie jeden do jeden, jak po trzydniowej sesji 12 godzin wychodzi z pokoju chłopem na zewnątrz. Poświęciłem ją Bogom. Strasznie tu jasno. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz... Głosy bogów. To nie bogowie, to dotyczy twojego brata. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja nie chciałem.
Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Nie obawiaj się. Pomogę ci i obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj Wiedźmina, Jarlu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Kidos. Co powinienem uczynić? Czy to w ogóle pierwszy raz, kiedy widzimy Kidosa w tej gierce. Pamiętasz, w którym wpadł do wody? Jakieś dziwne ma tekstury. Na wschodnim krańcu wyspy nie da. W sensie takiego Kidosa, Kidosa. Zniosło nas pod igłę Uloi. Kidosa. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Ale ma jebany nos. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Łoku. Chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czyimi rękoma. Aris Platino. Boxman. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą Easter tyle czasu? Easter egg? Miał. Lodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Dobra, dzięki. Czy ja mam ratować całą dupę wszystkiego? A, no muszę, bo jakby Cerys nie odpuści i tak coś jak... Dobra. Ja tak ogólnie nie chcę mi się wykonywać tej misji, ale musimy wykonać... Znaczy nie musimy, bo to jest zadanie jakby poboczne, tylko jakby... Znaczy nie, no w sumie interesująca jest ta misja, tylko że tyle razy przeszedłem. No to jest najlepsza misja w gierce chyba, w sumie. Ale jakby tyle razy już ją przeszedłem, że... Już znam ją kurde na pamięć niestety. O to chodzi, żeby nie było. Jeżeli chodzi o samą misję, to jest naprawdę genialna. Dobra, tu jest jakiś znak zapytania, kurde. Ja bym się udał do tego znaku zapytania od razu. Oj, przypierdoliłem w tego, w skałę jakąś. Niebezpieczne tutaj tereny. Dobra, chodźmy, bo tu jest jakiś znak zapytania. Ukryty skarb. No... Useless, ale... Ale wykonajmy, żeby już mieć, kurde, z głowy. Bagiennik, pierwszy raz raczej nie widzę tego spora. Pewnie jest 35, ale... O, zostaw! Kurde. Petardę jakieś mam? Mam taką, ale to ci nic za bardzo nie da. Da fajny efekt, kiedy będziemy się bili. Czemu oni mi tak mało damage zadają? Kurde, jakiś mega tanki jestem. Patrz. Zadaj damage. No patrz, ile on mi damage zadaje, no nic mi nie robi. A to mam jeszcze gorszy pancerz Gryfa teraz założony, niż był ten, który mieliśmy wcześniej, czyli niedźwiedzia. Czyli jakimiś gigakoksami jesteśmy. Chodź bagiennik, szybko, bo ja tu muszę załatwić sprawę. Pomóż Jarlowi muszę, chłopie. Dobra, uciekamy, jebać te rzeczy z nich. Zapiski, dobra, może krwawy masz, wskazuje skarb. Hit. To chyba tutaj. Nie tylko dla orłów. Dobra, no to przy okazji znajdziemy tutaj skarb. Pakujemy się do wody. On właśnie było blisko, że Gerwart tak głuszko. Dadupcy, pamiętajcie, że jak skaczecie do wody, to... To że... Nie mów, że mogę medytować w wodzie. To pamiętajcie, żeby najpierw sprawdzić, co jest pod tą wodą, bo... Różnie bywa, niestety. No zabij syrenę, Gerwart. Super robota. No, jak ty tak będziesz strzelał. No, pięknie strzelasz, Gerwart. Dobra, weźmy, znajdźmy ten skarb, czy tam oddajmy ten miecz, cokolwiek. Tutaj coś jest. Siema. Wybranie z bogów. Dobra. Tylko ja tu ten skarb jeszcze miałem znaleźć. Znajdź ukryty skarb pod wodą. Jakiś marsz miał wskazywać coś. No kurwa, no to jest chyba marsz. Nie wiem, za ciemno jest. To żebyśmy... Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Ta, może by użyć w ogóle tego. Kota po prostu. A nie, mam już kota, kurde. Ja bym chciał znaleźć ten skarb. Chodź, syrena. O ty gnoju. Trafię, Gerwart. Dobra. No dawaj, ten skarb. Jakiś maszt miał być, no nie? Płyń, szybciej, Gerwart.
No tu jest ten, tu oddaliśmy, to są zwłoki tego zioma, nie? No to oddaliśmy mu miecz. Czy tam pierścień, czy co, my tam oddaliśmy miecz. Chyba. Coś było jeszcze mowa o jakimś, o jest, w końcu. No i git. Zawsze to można sprzedać, jeżeli nie będziemy tego nosić. Zazwyczaj nie nosimy takich pancerzy, one są zazwyczaj gorsze od tych, które aktualnie posiadamy. Chociaż kurde, ten wygląda fajnie nawet. Fajne buty jakieś, ludu olych. Ty no lepsze. Ty to zakładam w sumie. Czemu by nie? I tak te bonusy, bo ogólnie w tych wiedźmińskich pancerzach mamy różnego rodzaju bonusy. Jeżeli nosimy wszystkie jakby części tego pancerza i tam mamy plusy, no różne w zależności od tego jaki pancerz aktualnie mamy na sobie, no to jakiego cechu to daje nam jakieś inne bonusy każdy. No ale te bonusy się uruchamiają dopiero w momencie chyba, kiedy nosimy mistrzowski pancerz, czyli wydaje mi się na czwóreczkę, czyli ten najlepszy jaki można mieć. A kiedy mamy takie jak ja mam teraz, czyli tam na dwójkę czy trójkę, no to wydaje mi się, że te bonusy nie obowiązują i nie działają. Chociaż może kurde działają, może dlatego dostajemy tak mało damage'a z tego. Z tych potworów. Jak tylko zejdę na ląd, to w sumie to sprawdzę. Byłaś Gerward. Pokaż. Gdzie to jest? Tu mamy pancerz. No nie, nie mam tego zaznaczonego, więc wydaje mi się, że... Ta, premie staną się aktywne dopiero po ulepszeniu przedmiotów do poziomu arcymistrzowskiego, a nie tylko mistrzowskiego. Także no, aktualnie nie korzystamy z tych premii. Więc nie ma znaczenia, kierujemy się tylko i wyłącznie... O kurwa! Kierujemy się tylko i wyłącznie punktami pancerza. Co tu się stało? Ale czemu? Czemu to... Co się dzieje? Udalryk. Głosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Matkę. Głos powiedział, podły człowieku, nie pomogłeś Akiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Dziwne, jest, jak nie ma muzyki, jest taka cisza. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie. I przemawiają z cienia. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. Monka W, nie lubię światła, bogowie. Wiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. Ześwirował Ceryc. Musimy pogadać. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. A my w ogóle wiemy, kim jest ten Him? Jakby go widzieliśmy, więc wydaje mi się, że... O, no to właśnie tak wyglądał. Wydaje mi się, że... Jesteśmy wiedźminami, no powinniśmy więc, trochę wiedzieć na ten temat. To Him. O. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło.
Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Można to zrobić po Wiedźmińsku, można spróbować go oszukać. Można to zrobić po Wiedźmińsku? Nie no, można spróbować go oszukać, co? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. O proszę bardzo. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał... Po Wiedźmińsku to jak zwykle klasyka. Miecz i napierdalas. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc o. w Hima. Razem z osobą, którą prześladują. Nie. Znaczy w nawiedzonym domu. Żaden... Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Nie. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dolryka. To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił Dalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Him to demon. Chyba tą drogą oszukania pójdziemy, bo tam... Oszukujący nie może wiedzieć, że no, będziemy napierdalać mieczem we wszystko, co się rusza, jak to mieć ma. Się do człowieka, który popełnił jakieś... Róbmy coś ciekawego. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Him to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po Wiedźmińsku. No dobra. O co chodzi z tym z Yennefer? O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że... Jesteście bardzo zgodni. Nie zgodzę się, jesteśmy bardzo niezgodni. Wziął mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Reject modernity, embrace masculinity. Cóż, masz rację? Mylisz się. I żeby ci udowodnić, że się mylisz, mam cię teraz posłuchać. Dopóki nie mam na imię Yennefer, ryzyko pantoflarstwa nie zachodzi. No i pamiętaj, że jak nic nie wymyślimy, zrobimy to po twojemu. Zapomniałem, że w ogóle takie słowa jak pantofel istniało. Spróbujmy oszukać Hima. Dobra decyzja. To taki simp, tylko kiedyś się mówi o pantofel. Hima, nawiedzony dom. No to prowadź. Chodźmy od razu, tak, bo nie chcemy się tam iść. Z buta. Tam kawałeczek jest? Chodźmy. Nie mamy tutaj za bardzo co zrobić innego, więc... Wykonajmy tą misję. O kurde, sporo punktów doświadczenia. 440 to jest mega dużo. Fajnie, ekspimy sobie poziom, jest git. Który mamy w ogóle poziom? 22, no mało brakuje do 23 i będziemy nowy pancerz mogli założyć. Zajebiście wygląda ten pancerz. Przeszukaj dom i znajdź sposób na pozbycie się Hima. No dobra. Piękna robota. Musieli sprowadzić z Duna z kontynentu. Z Dune? A z Dune robi pieca? Kiedyś mi ukradli taki piec de facto. Tutaj w tym domu, gdzie teraz jestem. Był piec, pewnego dnia wstałem. Nie było pieca. Ktoś sobie wyniósł jakiś kurwa tonowy piec. Ty. Ale oszukuje nas, co? Ciri. Nie, to niemożliwe. Zaraza. No, proszę bardzo. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz.
O kurwa, Gerbard zdenerwowany kapkę. Zmęczone lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Hima za plecami. Też się boję. Jak to powiedziałeś, to się boję ze dwa razy bardziej w ogóle. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt! To? Co się dzieje? Witam. Zobacz, co odkrywa Cerys. Co się stało? Wymyśliłeś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. No ufam. Nie mam mowy. Nie wiesz, co robisz. Ja też. Nie mamy podstaw, żeby jej nie ufać. To jak? Możemy zaczynać? Pewnie. Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. O, zawsze byłem piromanem, więc... Takie rozpalanie ognia to jest moja ulubiona czynność, szczerze mówiąc. Tam! Biegnie do starego domu! Teraz będzie ciekawie. Weź je. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Co? Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! I co wie, to nam oddaj dziecko? Wsadź dziecko do pieca. Pewnie, że ta. O kurde. Jod się kręca, wojownicy! Dobrzy ludzie to są, czemu ja ich zabijam? Ale nie mam wyboru chyba. Ty, ale w sumie to dobrych gości zabijam. Teraz sobie to uświadomiłem. Przecież to są spoko ludzie, którzy chcieli po prostu ratować tego. Idosa, a ja ich zabiłem. Niedobrze. Jestem teraz ja zły. Ale z drugiej strony to dobrze, bo Him przejdzie na mnie. Witam. Watchman. Ale dwóch gości zabiłem w sumie. Niepotrzebnie. To chyba lepiej jakby Kidos zginął, bo wtedy Kidos by jeden zginął, a tak dwóch gości zginęło. Jak nie popełnił? Ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulga. Rozjebałem dwóch gości, przecież to nie ma sensu. Musisz odejść. Boxman. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? A z drugiej strony Hima może przenieść się... Razem z nim głosy, które cię dręczyły. Przenieść się na jakąś inną osobę, nie? Czy my mogliśmy to powiedzieć Mińsku zrobić? Ale nie wiem, czy by wtedy przeżył, tak szczerze mówiąc, jakbyśmy to powiedzieć Mińsku. Załatwili. Wiruje, jakby wpadł jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Co? Poradzisz sobie, proste. Poradzisz do przodu. Sobie. Ważne, żebyś teraz nie użalał się nad sobą. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Him był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie.
Ciekawe, czy będziemy mogli jeszcze na przykład za kilka tygodni do niego zajrzeć i czy będzie wszystko u niego w porządku, czy będziemy mogli zamienić kilka słów. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Co zamierzasz? Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Speakera? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. Wydawało mi się, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów i niech bogini czuwa nad tobą. Wzajemnie. Bywaj. Kąsa i kąsa. A możemy w karty pograć? Wszyscy o pokoju Kura Brana, to już gadaliśmy. Bywa. Dzięki za poziom. To jest spoko akurat, że dostaliśmy nowy poziom. Możemy założyć w końcu nowy pancerz. Jest to dużo lepszy pancerz, chyba że o 25, także zakładamy. Którym tu się zakłada? Lewym? Lewym, dobra, może być. Ulepszone spodnie i ulepszone rękawice oraz ulepszone buciorki. Tak będzie teraz wyglądał nasz Gerward. Plus jeszcze broń stalowa. Ta broń stalowa i ten ulepszony srebrny miecz. No pięknie, mamy zestawik zajebisty. Teraz by trzeba było jeszcze powkładać tam różne rzeczy, jak na przykład szansa na zatrucie. Brzmi zajebiście, poczekaj, tu mamy na srebrnym mieczu szansa na podpalenie, no to niech będzie szansa na zatrucie. A to co to jest? Szansa na wytrącenie z równowagi, a tutaj mamy co już? 2% szansy na podpalenie, ale gówno mam tu wrzucone. Trzeba to jak najszybciej wywalić stamtąd. No i tutaj by się na ten pancerz przydało powkładać różne jakieś plus 5, plus 10% znaku igni. Natomiast nie mam takiego aktualnie przy sobie, a nie wiem czy 5% znaku igni chcę wkładać. Na razie chyba bym sobie to odpuścił. Tak, udałbym się na jakąś misję poboczną jeszcze. Wydawało mi się, że my mamy... No właśnie, mamy tutaj, mamy misję, w której możemy się zgłosić do Kracha po jakąś nagrodę, albo przynajmniej z nim tam porozmawiać o tym, że pomogliśmy jego córce i jego synowi. Skrystalizowana esencja, nowy wpis o postaci, Udalryk. Aha, i na końcu dzisiaj jeszcze mam kilka książek. A czekaj, nie mam rękawic w ogóle założonych. A nie, mam rękawice. A, bo to są takie rękawice z paluchami. No dobra, może być. Ten secik kota jest chyba najładniejszy w gierce. W ogóle te wszystkie sety w sumie wiedźmińskie możemy farbować. No tak, przecież możemy wszystkie przefarbować. Tylko nie wiem, czy tutaj mam jakieś barwniki w eku. Chyba nie za bardzo. Wiem, że można je przefarbowywać, ale chyba barwniki jesteśmy w stanie zdobyć tylko i wyłącznie w Toussaint. Więc... No więc na razie niestety nie będziemy mogli pokolorować Gerwarda na różowo. Ale pewnie przyjdzie taki moment, gdzie w różowej zbroi w istocie pobierać będziemy. O, szybko się wczytało, nie trzeba tego. Co to było w ogóle? O! Dobra, pakujemy się do środka. Ja oddać misję. Mistrzu Geralcie, strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A widzisz nowy krój? Była zamknięta. To ma być ta słynna skrygijska gościnność? Nowy taka mój tradycja. Wiedźmiński? Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Może wpadnę kiedy indziej. To może wpadnę kiedy indziej. Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. No idę. Prowadź, panie Arnwald. Spokojne. Zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie pożekalne. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. Potwierdzam. Mam takie samo prawo jak ty. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancrate założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo. Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów. Przestań się popisywać!
Ej, Cerys! Kiepsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... taka... uparta, zawzięta, apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. No właśnie. Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Cerys jesteśmy podobni. Nie widzę Kracha. Rozmawia z Jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. Może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. A. A możemy z nim pogadać? Nie mogę, kurde. Szukasz dużego białego. O kurwa, ja myślałem, że to samica taka wielka, ale no nie było tematu jednak. Czego? Możemy tu z kimś pogadać, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo. Witam, witam. Z kim chciałbym porozmawiać? Karczmasz, nie karczmasz? Wilk, nie wilk? Ale tu się będzie działo zaraz. Oj, widzowie, tak, tak. Właśnie, nic nie spoileruję. Ale... po pierwsze, nagroda, którą dostaniemy będzie taka... ale dobra, nic nie spoileruję, po czym chcę powiedzieć spoiler, więc może nie. Ale... nie, będzie akcja. Tak mi się wydaje, że tutaj w tym odcinku jeszcze akcji nie zabraknie. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby o... i nagroda, którą dostaniemy, jest chyba taka... ale nie wiem, w sumie nie pamiętam, dawno grałem Wiedźmina, 2-3 lata temu. Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego co słyszałem, o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak, demokracja. Tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widział od wieków. I tak, i nie. To krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron. A potem jego synu. Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Król no właśnie. Wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć. Zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, ci cintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu. O, spirytus z Mahakamu to bym potrzebował. Ankreid wiedzą, co to gościnność. Do białej mewy. By mi się skończyło. O czym rozmawiałeś z Birną? O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie, że ze względu na pamięć o Branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę i poprzeć Svanriga. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego, wyrzuciłem ją za drzwi. Aha, bo ja myślałem, że to była żona jego... dobra, już trochę się gubię, czyli ten ziomuś, który zginął, to jest jego syn, czy to nie jest jego syn? Trochę tak z ryja wygląda jak syn. Nie wiem, ciężko mi to określić, ale wygląda, że chyba nie jest to syn. I tamta laska chce usadzić swojego syna i jakby wprowadzić władzę absolutną, a ten ziomuś no chce Cerys albo swojego syna, tak? Wprowadzić. Czy ja dobrze mówię? Chyba źle mówię. Chyba tamta laska była macochą tego zioma, ale tamta laska miała syna swojego z tamtym ziomem, który nie jest... który jest jakby bratem tego zioma. Chyba tak. Nie jesteś rozdarty z Hjalmarem, a ktokolwiek zrozumiał, choćby faworyta? Nie. Jedno zdanie, Różni które powiedziałem. Jak ogień i woda. Jeden wyraz. Płynie krew Ankreid. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył.
Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Brzmi jak dobra królowa. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Okej. Okay. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. No dawaj, kurwa, nie tam gadać jakieś głupoty. Słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzinie. Ale będzie sprzedane. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Dzięki. Ile u kupca pójdzie? Piękna robota. Dziękuję. To jest szybko. Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burkę. Los. To nie Hjalmar. Chodź. No nie, nie, nie. Jest za dymo. Mówię. Jest. Będzie grubo. Witam, kurwa. Co tu się dzieje, nie chcę spoilerować za bardzo. Ale raczej nikt, chyba można się domyśleć, że raczej nikt z dupy niedźwiedzi nie wpuścił na posiedzenie, no nie? Skoro drzwi były zamknięte, więc można się domyślić, co tu się mniej więcej stało. A widzę, że tylko ci, co przeżyli, to tylko Rutan Krayt. Ta się dziwnie złożyło. I Lugos. Witam. Królewski Gambit. Możemy z nim porozmawiać? O co chodzi? Chyba... bagowało się coś. Często, że podjąłem rozmowę. Chyba tak. Ale dźwięki. No to chyba jeszcze raz. W jednej wyspie to chyba ciężkie sąsiedztwo, co? Sąsiady. Nie. A nie, przeżył ktoś jeszcze, ale za dużo kandydatów to widzę już nie zostało. To po kandydatach, ty. A w ogóle to podejrzane chyba. Straszne, że tylko tyle osób przeżyło. Cerys i akurat Sian Krayt tylko? Trzeba mu zatamować kwoto, szybko! Tato. Tato. Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś Rekin... Halbjorn? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego pasem! Klasycznie. No chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ego versus ego. Dosy, kto ma większego dika? Nie zwrócimy im życia. Typowi Sansa. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Ale co tu się w ogóle wydarzyło? Dostaniemy jakieś odpowiedź? Ja wiem, co tu się wydarzyło. Ale... dla widza? Czy będę ja musiał wytłumaczyć? Znajdźcie winnych, Ankreid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Pochmal.
ziomo, którego uratowaliśmy. Zaraza porobiło się? Nikt nie widział, skąd wzięły się te niedźwiedzie? Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym! Już wiem, gdzie szukać winnych. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedź, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowi już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Dobra, Cerys to ma czysta IQ. Jadę z Hjalmarem? Nie no, pomogę ci, Cerys. Masz rację, Cerys. Pomogę ci. Hjalmar to jakiś półgłówek. Wrócę z głowami zdrajców. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać Zachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Czyli jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytanie, co tu się nie, stało. I mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Więc ja zamykam twarz i nic nie mówię. Jedli, pili, jakby zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Kto zginął? Drogodar, Drakebondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. Długo by wymieniać. Ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. No, trochę podejrzane. To prawda, no. Przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał antał pszennego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał. Ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły. Wołali Lugos, Lugos. I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet miecz wyciągnąć. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka. Pomścimy ich, obiecuję. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Tak, tylko... Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej. Wydaje mi się, że ta misja będzie trwała troszeczkę więcej niż, powiedzmy, okres, który maksymalnie sobie zakładam. Czyli jeszcze 20 minut mógłbym porobić tę misję, ale wydaje mi się, że no zdecydowanie to będzie dłużej. Jest tutaj jakiś wątek niedźwiedzi, ktoś ich wpuścił, jest jakaś zdrada. Będzie trzeba znaleźć winowajcę, potem może... zgładzić winowajcę, potem wybrać króla. Pewnie wszystko to jest w tej misji Królewski Gambit, więc myślę, że teraz jest odpowiedni moment na to, żeby przerwać dzisiaj nagrywanie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. My widzimy się jutro, jak codziennie zresztą, godzina 16. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, wpadajcie na mój drugi kanał. Elo. Nie no, co to było za elo, kurwa? Siema. O.